A czy może mi pan powiedzieć, dlaczego to dziecko jest tak ważne? Bo szczerze mówiąc, trochę nietypową sytuacją jest pół miasta zabijające się o jakiegoś gluta. Tak mu daliśmy na imię tymczasowo. To jest moje dziecko? Usłyszałaś kątem ucha takie tik tik pom. Wiesz, że zaraz będzie wielkie, wielkie łup. Odbiorę! I nagle tak. Nissan Doberman, proszę o wyjaśnienie sytuacji. Odpowiedzi taki, taka kwadratowa głowa z brodą. Jesteśmy licencjonowanymi łowcami nagród. Ścigamy porwane dziecko. Broadcastuje naszą licencję. To ci to się rozsłyszały, tak? Wiemy. Tak. Ta, nagle po angielsku potrafię. Tak, to sobaka i sobaka. Broadcastuję moją licencję. Przez ramię patrzy oficer dyżurny. Sprawdź tą licencję, powiedział do tego i tak jakby kamera z powrotem do samochodu. Craig wziął jakiś ostry zakręt i zobaczymy jak... Na razie patrzy ten, na znalezienie drogi, tak? No właśnie. Wziąłeś taki ciasny zakręt w taką uliczkę, wiesz, gdzie tylko śmieci, śmietniki i ten. Śmignąłeś. Poleciało jedno lusterko, za wami ten Nissan Doberman wziął tak samo taki zakręt z piskiem, uderzając o ścianę i szlifując cały bok, takie snopy iskier za wami. Śmigacie, tylko za wami takie papiery śmigają po tym, w powietrzu. Viper. Czy ja mogę zobaczyć ścianę? Możesz oczywiście zrobić tą ścianę. Ale i zaścianuję. Oj. A nie możesz czymś strzelić? Fireballem. Albo lodowym spojrzeniem, jak Knight. Nie rozpraszać, nie da się mu rozpraszać, widzę. Właśnie, nie, zainteresowane do odpowiedzi. Moja specjalizacja to ściany. No i nie wiesz. Dobra, cztery. Cztery w wąskiej uliczce, akurat jest całkiem wystarczająco. Samochód z tyłu uderzył, przebił się przez tą ścianę. Ale ma zmiażdżony przód, więc jakby... Znaczy na zasadzie nie zatrzymał się tak jak tamten. Tylko po prostu uderzył i dużo wolniej jedzie. Widzicie, że tam kurz ze zmiażdżonej z przodu maski, taka jakby szyba potłuczona, więc zaczęli ją wybijać, ale nitro śmignął i zniknął im z pola widzenia. Jedziecie tymi tunelami serwisowymi, żeby zgubiliście pościg. Możesz się na chwilę zatrzymać, bo niedługo wyjedziesz z tych tuneli. No, zatrzymuję się i wychodzę. Ty tam rozmawiacie, ja chodzę. A czy ten kościg... Bardzo bolało. Sprawdzasz takie wgniecenia. Żadna kula nie spętrowała pancerza, ale są wgniecenia. Ewidentnie widać, że samochód był ostrzelany. I jedno lusterko takie łamane i wisi na okablowaniu. Ale wisi? Wisi. Bo ja już po Boba chciałem dzwonić, żeby przyjechał i zebrał lusterko. A ten gość się nie odezwał w końcu. Dzwoni właśnie twój fixer, wasz fixer, Jay Light. Nie, chodziło mi o tego, co się wyświetlił nam w samochodzie. Policjant? Policjant? Tak. Czy on się nie, bo zgubiliście, oni mieli z wami... Sygnał. Tak, oni byli z wami połączeni przez drony, ale Nitro, że tak powiem, zgubił drony i zjechał z grida i zgubił się, że tak powiem. Jay, co tam, kolego? Mój comlink i moi agenci byli bardzo zajęci nowymi zleceniami w ostatniej godzinie. Po rozmowie z przyjacielem, który dał mi znać, że prowadzą śledztwo w sprawie martwej kobiety pasującej do opisu waszej pani Johnson, wiedziałem, że nasza wypłata jest stracona. Jeśli macie pakunek lub jesteście w stanie go zdobyć, przekazuję wam cztery kody komunikacyjne, które oferują dobrą sumę nujenów. I jeszcze jedno. Wiem, że nie byłem jedynym pośrednikiem w mieście, który się tym zajmował, więc mogą być inne grupy zbierające się, aby zgarnąć kasę. Uważajcie na swoje plecy. To on strasznie szybko próbuje oddech złapać. No bo on ma zapierdol w robocie. To jest... On dzwoni i od razu jest na takim miecie. To 4 minuty. No możecie oczywiście, to jest tylko taki wstęp i możecie kontynuować tą rozmowę. To nie jest tak, że on dzwoni i się rozłącza, nie? Czekaj. A powiedz mi, Adjay, to o jakiej kwocie mówimy? Cały czas kasa, o której mówiliśmy na początku, jest na stole? No nie. Szczerze wątpię, musicie pogadać bezpośrednio z nimi.
Z nimi, czyli z kim? Te cztery kontakty. Z tymi czterema kontaktami. No bo... Zejdę z mojej prowizji, nic nie poradzę, wolę zrobić coś niż nic. Ale trochę nasze karty, że tak powiem, są dużo słabsze niż były. Wiesz, co innego jest mieć 75% ze 120 tysięcy, a co innego mieć nawet 90% z 20, więc... Ha? Dobra, 10%. 10% mi wystarczy. Dowieźcie tą sprawę tylko do końca, żeby przynajmniej CV się nam zgadzało. No dobra, zrobimy co w mojej mocy. Rozłączam się i... Ej, dobrze, policzyłem to w ogóle. Genialnie. Czy możemy w ogóle sprawdzić, czy to dziecko nie ma gdzieś jakiegoś nadajnika albo coś? No, gdzie miałoby mieć schowany ten nadajnik? Zapraszam do przeszukiwania. Nie, to mnie to tylko. No bardzo, podbiorę tą kulę. Nie. Ej, zostań, co ty robisz? No nie wiem, czy nie ma jakiejś... No a on jest... Jest. Masz jakąś... Daj. To jakoś sprawdzić. Daj, zostań. No ty robisz. No. Jakie to dziecko jest duże w ogóle, wiek? 17 lat. Pół roku, trochę poniżej. Dziecko właśnie zaczęło płacić. Płakać jeszcze. Może 8 miesięcy? Tą kulkę? Tak. To otwieram, tak? No. Chodź. Nie patrz na tego zielonego buraka. Jestem zielony, bo jeszcze jest niedojrzały. Moczek? Jak będę dojrzały, to będę czerwony. Poczekaj, ciągnie? No tak, tak. Dobra, jestem. Prowodyro, mówimy nie. Poczułeś, że dziecko wymaga zmiany pieluszki po... Tak, ale jest jakiś smoczek czy coś też? Uch, nie. To daj smoczek, nie wiem. Widziałem kiedyś takie urządzenie do przenoszenia, żeby gdzie jako przewijak czy coś? Dosyć popularne, tylko to jest taki wyższej klasy model, nie? A to dziecko było tam golutkie w tym? Nie, w śpioszkach. To nie była woda, to była jakby kołyska i w środku wyściełana czymś miękkim, nie? Takim... Pościelą, o, taką pościelą dla dziecka, taką tylko... Trzymajcie ją, że ktoś idzie. Zaczynam przywijać. To kto jest małym bombetlem? Mogę ci patrzeć. Nie, dobra. Dziecko, zaczęło się śmiać. Masz przewodkę. Zobacz, jaka fajna. Nie ma tu czegoś, dzwoni, śpiewa. Zaglądam do auta, do środka, mówię, are you winning, son? Zajmuję pieluchę, zawijam. Masz. Rzucam to. Biorę, spadł na ziemię. Biorę teczki, podcieram. Dostaliście wiadomość na... wyskoczyła w waszych komlinkach wiadomość. Cztery numery komlinkowe z dopiskami. Nakashima Shiro, numer. Potem, to wszystko macie na Messengerze. Didi, numer. Hiraku Kubo, numer. I Mr. Johnson, też numer. Ja dzwonię do Didi, bo reszty nie wymówię. Didi? No, kurczę, nawet to źle. O, dziękuję za telefon. Zakładam, że jesteście zainteresowani pomocą w znalezieniu naszego małego, różowego pakunku. Nazywam się Danny D. To bardzo niefortunne, że kurier zaginął, ale mam szczerą nadzieję, że moja oferta wynagrodzenia za pakunek spotka się z waszą akceptacją. Skonsultowałam się z moim zespołem kierowniczym i jesteśmy gotowi zaproponować 44 tysiące nujenów za bezpieczną dostawę pakunku. 44 tysiące? Tak. To dzwonimy. Lepszej oferty dzwonimy, myślę, pani. Nie dostaniecie. Tak, nie? Ci się wydaje. Lepszej oferty, tak ci się wydaje. Możemy to lekko ponegocjować, ale wiecie, to jest gorący towar. Ta. Uważajcie, żeby nie było dla was za gorący. No, już wie pani, prawie się sparzyłem przed chwilą, ale może... Przejść na tą pieluchę rozpadzoną na ziemi. Więc doskonale wiem, jak gorący jest. Słuchaj pani, tak się składa, że mamy ten pakunek. Jesteśmy w stanie go dostarczyć bardzo szybko, ale taka ekspresowa usługa kosztuje ekstra 15 tysięcy. Negocjacje. Więcej właśnie. To i tak dużo. Nie. To wiesz, ile procent z 44 tysięcy? A może 15 000? W tym czasie zrobić tak, jak każdy dzwoni do kogoś innego? Możecie, pewnie. Każdy z was może dzwonić do kogoś innego. Dobra. Ja mówię, a jestem dobra. Myślę, że też nie jestem super dobra, ale... Tak jak ja. Ale...
chciałam powiedzieć, że już znamy propozycję pozostałej córki. No właśnie, i to by było dobre, jakbyśmy w tym samym czasie dzwonili po prostu i się dobra, dowiedzieli. Nawet nie, blefuj. Ja mam, znasz wyższą kwotę już podobną. Ja mam 8 sukcesów i mówię, i właśnie jak to powiedziałem, to mówię, to zrobiłem takie pupu. O, właśnie ktoś przebił tą ofertę. Okay. Sekundę. Bo ja rzuciłem też mój rzut. Moje 15 tysięcy już jest nieaktualne. Ale... Wiesz co, nawet jej powieka nie drgnęła, uśmiechnęła się tylko do ciebie. No to dobrze, ponegocjujcie z innymi. W razie czego znacie mój numer. Hej, mogę przerzucić sobie teraz 3 w takim razie? Czy... Dobra, dzwoń dalej. Czekaj, cicho, zobaczę, czy z tych 3 jeszcze trzeba padnie. Fuck, 3 trójki, ale szczęście. Bo tu rzucasz, a nie tu. No dobra, tu jakby był tu. Tak, no dokładnie. Za ładny uśmiech, dorzucę ci 500 milionów. 44 500 to moja oferta. A co powiesz na 44 500 i kolację? Słyszę to i robię. Ktoś mógłby podać oliwkę. To jest kusząca propozycja. Masz oliwkę w aucie? Jak dostarczysz rachunek, to masz u mnie kolację. Odzwonimy. Dobra, kto dzwoni do kolejnego kontaktu? Dostaliście jeszcze jedną wiadomość, to od waszego fixera. Gdybyście potrzebowali schronienia, to mam w pobliżu hideout, w którym powinniście być bezpieczni. No dobra, ja dzwonię do następnego. Nakashimashiro. Ty wiesz, że jakby za długo zgubiłeś drony, ale wiedzą jakby wjazd i wyjazdy z tej lokacji, Maciek, Nitro. Więc jakby nie jesteś tutaj bezpieczny bardzo długo, nie? Przez chwilę jesteś tu bezpieczny, a potem jakby przydałoby się albo trafić. Rozmawia z nim, może rozmawiać z samochodu, nie? Chodzi mi o to, czy ja wiem, że powiedział o tym hideaucie, czy nie. Dostaliście wy wiadomość, tak wszyscy. No to ale będziesz tam wiedział. Okay. Rzuć sobie na tą wiedzę, na to, ten, na temat jak tam trafić, bo tam jazdy nie musisz, bo nie musisz szybko. A sobie na przykład na organy. Cztery słyszę starczą. Takie małe organy, nikt takich nie chce, małe organy. Johnny, do kogo dzwonisz jako kolejnego? Do Nashiga Shamadi. Nashimashiro. Zapiszesz mi to? Na razie ma, tak? Yep. Ale czy niedobrze by było wiedzieć... Nashimashiro i Hiraku, bo... Co? Czy niedobrze by było wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? Nie, jakby się nie zmieniło. Chodzi o, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kred sticky. Tak, ale dlaczego im zależy na tym dzieciaku? Banwa, dziękuję za kontakt ze mną. Szukam zespołu, który pomoże przywrócić nianie i dziecko do naszego gospodarstwa domowego. Martwimy się o ich bezpieczeństwo i mamy nadzieję, że obie wrócą całe i zdrowe. Jesteśmy przygotowani zaoferować państwu 40 tysięcy nujenów, aby zapewnić ich bezpieczny powrót. Okej, okay, bye. Wrong number. No jak widzieliście, mężczyzna z jakiegoś biura dzwonił przystojny w skrudnym garniturze, Azjata. Więc jak jakby... W skrudnym garniturze to chyba go stać. Ale chciał dwie osoby. A jedna trochę nie żyje. Tak, dokładnie. Panie Nashirogo. Shigara. Nakashima Shiro. Uśmiechnął się. Tak powiedziałem. Więc mam dobrą i złą wiadomość. A drogi panie, otóż połowa ładunku jest cała i zdrowa. Zobaczyłeś takie przerażenie na jego twarzy. Co się stało? Niestety złe ludzie dopadli kobietę. Da. O jakim ty mówisz języku? Ale dziecku nic się nie stało. Nie wiem, w jakim on mówi. W sensie... Nie, mówicie po angielsku, tak? Okay. Tak. Dziecko jest całe, zdrowe i przewinięte. Uśmiechnął się. To mogę liczyć na spotkanie i przekazanie dziecka do nas? No, wie pan, drogi panie, przyszły być może kontrahencie. Otóż właśnie odebrałem telefon od... Może zachowam te dane dla siebie. Pewnej kobiety, która zaoferowała mi 60 tysięcy. Za dostarczenie paczki, a jestem prostym człowiekiem. Przekonywanie. Człowiekiem? Ciuć. Dawno nie widziałem kogoś, który to tak słabo. Mając tyle kości. Od jakichś 15 minut. Nie no, ale trochę przesada. I tak rzucam połowę kości mi... Ach, 5. W sensie 5. 42 tysiące. W takim razie. A niech mi... Panie Shingoro powie,
Co za panu to dziecko? Już mówiłem, to jest... Znam rodziców tego dziecka. Chciałbym, żeby trafiło z powrotem do domu. A czy może mi pan powiedzieć, dlaczego to dziecko jest tak ważne? Bo szczerze mówiąc, trochę nietypową sytuacją jest pół miasta zabijające się o jakiegoś gluta. Tak mu udaliśmy na imię tymczasowo. Słyszysz takie... Przepraszam, łeb jak słyszę to. Duże przekonywanie, bo nie wiem, jak on dużo chce ci powiedzieć. Wszystko chce mi powiedzieć. Czy można zobaczyć po jego reakcjach, on to traktuje jak biznes, czy rzeczywiście jest zaangażowany, czy... Osiem! Czy będzie mu coś kłamał? Wiesz co, od razu czujesz, że wszedłeś do dużej gry. To są gracze, którzy takie negocjacje prowadzą na co dzień. Jego twarz ledwie drgnęła, jakby zamrożona w takim uśmiechu uprzejmym Japończyka, który prowadzi zaangażowaną rozmowę. Nie mogę zdradzić za wiele, ale dziewczynka nazywa się Yui. To jest dziewczynka! No, Craig już wie, że to dziewczynka. Ale nie powiedział. Jej rodzice bardzo za nią tęsknią. Została dzisiaj głównie porwana. Ten towar jest dla was dodatkowo gorący, bo jak chcąc nie chcąc jesteście aktualnie porywaczami. Ha. Rozumiem. No dobrze, no to... To za mało. Widzisz niewzruszoną twarz, taką maskę negocjatora wprawionego. Rozumiem, w takim razie rodzice chyba nie specjalnie się przejmują losem dziecka, skoro oferują ledwie 40 tysięcy za nie. Myślę, że nie dojdziemy do porozumienia. Do widzenia. No, odkrotączyłeś się, nie zdążył coś powiedzieć, tak? Nie, czekaj, rozłączam się o spale. Wyrównam. Zanim zdążył coś w takim razie do 50 tysięcy. Nie trafiłem kciukiem w guzik, ma pan szczęście, bo już się prawie rozłączyłem. Proszę wysłać mi adres, pod który ma być dostarczone dziecko. Dobrze. Do widzenia. Czt, rozłączam się. Dzwonimy dalej? Tak. Dzwonimy dalej! Do kogo teraz? Hiraku Kubo. Hiraku Kubo. Typus. Dobrze. Druga Bubo. Hiraku Kubo. Ohacio gozaimasu. Tylko żebyście wiedzieli, nie jesteście pierwsi, którzy dzwonią w sprawie tej roboty, więc tak. Młoda kobieta, która pracuje na moje zlecenie, zniknęła. Chcę zaproponować wynagrodzenie za konkretne rezultaty. Jestem gotowa zapłacić 40 tysięcy nujenów za sprowadzenie kobiety i 36 tysięcy nujenów za dziecko, które ma przy sobie. Mamy umowę? Nie mamy umowy. Bo proponowałbym, żebyśmy umówili się tak, że 40 plus 30 to 70. 70. 76. Tak. Logika 1. 76, tak. Za kobietę i za dziecko, tak. Powiedziałam. Umówmy się, że jeżeli dostarczymy... Czy kobieta musi być żywa? No chyba żartujecie. Oczywiście, że tak. Mhm. A gdybyśmy zrobili odwrotnie, 40 za dziecko, a 30 za kobietę. Coś chciałbyś mi przez to powiedzieć? Tak. Kobita nie dojedzie, nie żyje. Zabita kobita została. Bardzo, bardzo niefortunne. Zwłaszcza dla niej. Zauważyłeś, że kimkolwiek jest ta kobieta, do której dzwonicie, no to nie jest taki korporacyjny wyga, jak ci, z którymi rozmawialiście wcześniej, nie? Jej emocje jakby trochę jej uciekają i faktycznie się zmartwiła, jak usłyszała, że kobieta zginęła. Okej. Widzę, że była dla ciebie kimś ważnym. Dziecko jest równie ważne? No dobrze, jaka kwota by was satysfakcjonowała za dostarczenie dziecka? 60 tysięcy. Dobra, negocjacje. Czekaj chwilę, bo ja mogę increase attribute. Mhm, yes. Przypomniałem. Yes, you can.
I mogę ci coś tam podwyższyć? Panie. Możesz. Rzucasz tymi kośćmi i tyle ile masz sukcesów, o tyle możesz mi podwiększyć te... O tyle sukcesów, ile ja będę miał? Tak, maksymalnie 4, ale... A skąd za każdy maksymalnie 4? Za każdy sukces masz 1. Ale dużo! Nie! Yeah. Kurde. Na pewno 4. Jezus, to jest z 20. To wtedy mam plus 4 kości. Justin... Pomóc ci? 7. Okay. Nie jestem w stanie tak dużo zapłacić tak szybko. O, nie, mogę zapłacić 50 tysięcy. Za jedno. Ale powiem jedno. To jest coś, czego by chciała Satomi. Pomyślam się, moja droga, ale słyszałem, że pani Satomi została nazwana porywaczką. Ty sobie rzuć na ten. Rzuć na wiedzę, na Judge Intentions możesz, jeżeli chcesz, ale rzuć sobie na wiedzę półświatek. Czy może mi pani wytłumaczyć dlaczego? Była w związku z kimś, z kim nie powinna była być i chciała z tego związku wyjść. A to nie jest osoba, którą można łatwo opuścić. Czy ta osoba, którą nie można łatwo opuścić, ma coś wspólnego z rosyjską mafią? Nie. To jest... Coś ci to mówi? Nitro, give me something. Nitro się bawi z dzieckiem, ale sprawdźcie telefon. No. Tymczasem mówię do tej kobiety. Kobieta, z którą rozmawiacie, ty czy to wiadomo. A dlaczego zależy wam na tym dziecku? Prośba przyjaciółki. Kim jest przyjaciółka? Satomi. Ta co umarła. No dobrze, a w takim razie, skoro ona już nie żyje, to dlaczego wam zależy na tym, aby to dziecko zostało dostarczone? Satomi już to niczego nie zmieni. Ale słowo jest słowem. Słowo dane komu? Satomi. Dobrze, ale po co wam to dziecko, skoro Satomi chciała się od kogoś uwolnić z jego pomocą, a już nie żyje Satomi? Ale dziecko żyje. Tak, może oddamy je rodzicom? Satomi była matką. Co? Macie jej komlink? Ja mam. Przysłuchajcie, co na nim jest. No dobrze. A możesz Szczerze. Mi powiedzieć, dlaczego rosyjska mafia ściga to dziecko? Dlaczego ono jest tak ważne? Nie wiem, nie wnikałam w to aż tak daleko. A co z nim zrobicie, jeżeli wam je oddamy? Chowamy jak swoje. Masz fajne dziary, więc ci wierzę. Odezwę się. Wyślij mi adres do dostarczenia przesyłki. Dostałeś, mówię do wszystkich, żeby ci wysłali adres, tak? To dostałeś na razie 3 pingi, tak? 3 miejsca różne. Mówiłem. Tak? Ona powiedziała, że nie ma teraz chwili. Dojechaliście do tego hideoutu i wjechaliście jakby do... A, bo jedziemy na przednim siedzeniu. Tak, mały się zrobiłem. Nie, ja byłam. To trzymałaś na kolanach w siedzeniu? Tak. To na kolanach. Dobra, jeszcze jedna. Ja w kwestii formalnej. Wniosek przyjęty do odsłuchania. Tak się zastanawiam na przyszłość, czy powinieneś sugerować, że przyjęliśmy czyjąś ofertę. Czy tego nie zawieszać. Potem wyjdziemy na takich, co coś obiecali, nie dotrzymują słowa. Tak, to jest nasza najistotniejsza walka. Oni nie wiedzą, kim jestem. Nie poznają mnie w tłumie ludzi. Ludzi. Słuchaj, wiesz co, no ja ci powiem tak, nikomu nie powiedziałem, że dostarczymy to dziecko, powiedziałem tylko prześlij adres i się odezwę. Więc... Będziemy walić głupa i napiszemy im, niestety dostaliśmy lepszą ofertę. Chyba, że ją wyrównasz i wtedy napiszesz 60 tysięcy. Tak czy siak. Co wyrównać, jak możemy wziąć ta, która jest... Najwyższa? Tak. Bo może pękną. Czy jeszcze wyżej dadzą? Yes. Dobra, ale przecież ona powiedziała, że nie ma ich teraz. A ile ta zaproponowała? Ta da 50, ale jeżeli nie ma ich teraz, to może później będzie miała jeszcze więcej. Dobra, został Mr. Johnson. Cieszę się, że skontaktowaliście się ze mną w sprawie zaginionej kobiety. Dowiedzieliśmy się o niej i dziecku i chcielibyśmy pomóc w ich powrocie do właściwej rodziny. To straszne, że muszą martwić się o zaginionego członka rodziny. Jesteśmy przygotowani zaoferować waszemu zespołowi 35 tysięcy nujenów za wasz czas i wysiłek.
Panie Johnson, 35 tysięcy jenów to jest kwota co najmniej o połowę niższa od tej, którą proponują nam inne osoby, którym również zależy na tym, aby to dziecko zostało do nich dostarczone. I niech mi pan powie, panie Johnson, dlaczego mielibyśmy rozważyć pana ofertę? Rzucę Judge Intentions. Dodam tylko, że być może mamy ładunek. Tak, wasz fixer mówił, że macie ładunek, więc tak. Rzadko. Okej. Okay. Więc tak zakładam. Wróć, Bocz. To bardzo szczery, miły człowiek. Czy to było wcześniej? Związane z panią Johnson? Nie, Johnson to jest takie nazwisko dawane zleceniodawcą uniwersalne. Okej, dobra. Więc jak ktoś mówi pan Johnson, to jakby powiedział Duciek Kowalski, jestem Kowalski. Ja mam pytanie jeszcze. Jakby się nie chciał ujawnić. Jak długo działa ten buff od ciebie? Jest chyba na raz. No tak, ale wykonuje od razu drugi telefon, to działa jeszcze. Plenę, no ale jest może być. Czyli ten mój jeszcze działa, tak? Tak. Tak, tak. Mam plus ile? Ojojku. Plus 4. To wszystko trafiło? Tak. Wyszło 13 plus 4. O jest. Dawno nie widziałem kogoś, kto rzuca tak słabo. Mogę się zgodzić na 45 tysięcy w takim razie. Ach, mój drogi panie. A niech mi pan powie, po co panu to dziecko? Jakby rozumiem, że jest chęć tutaj jakby dobrej woli oddania go rodzicom. I tak dalej, oczywiście wygląda pan na bardzo uczciwego człowieka o szczerym sercu. Jednakże zastanawia mnie, skoro matka dziecka nie żyje, zresztą nawet pan o nią nie zapytał, bo chodziło tylko ewidentnie o dziecko. Ta kobieta to nie była matka dziecka, to była porywaczka. Mhm. To mamy sprzeczne informacje, a w takim razie rozumiem, że pan chce zrobić z tym dzieckiem co? Oddać je rodzicom? Nie, zgadza się. A kto jest rodzicem tego dziecka? Ta informacja chyba jest tajniona. A wie pan, jak ma na imię dziecko? A wie pan, jak ma na imię dziecko? Niestety nie wiem. A my wiemy. Glut. Interesujące. Ale ja bym się zastanawiał przez chwilę, szukając jakiejś dźwigni, żeby was przekonać. Odzyskanie tego dziecka jest bardzo ważne i przyczynicie się dla dobra mieszkańców Seattle. Moja towarzyszka jest strasznie wzruszona, ale niestety... On widzi tylko ciebie, więc możecie sobie odgrywać różne ten... Ale czuję, że atmosfera jest tak ciężka, że... Wdzięcznością nie zapłacę rachunku. Że... Tak, że moja oczekująca na mnie już jadąca do mnie w paczce, moja nowa cybernetyczna ręka nie uniosłaby tyle emocji, ile tutaj pan nas zbudził. Jednakże nie uda mi się jej zdobyć bez konkretnych 60 tysięcy. A w takim wypadku ten kontrakt jest dla mnie nieatrakcyjny. Przykro mi. Obawiam się, że 60 tysięcy to jest zbyt wysoka kwota. No dobrze. Wyślemy zdjęcie dziecka rodzicom, jak tam pan da numer, żeby wiedzieli, że trafiła w dobre ręce. Mogę przekazać, jeśli przyślecie na ten numer. Okej. Okay. Widzenia. I rozłączam się i robię zdjęcie mojka. Nie wysyłaj, bo mogą sobie zobaczyć ze zdjęcia, gdzie jesteś. No, nie, bo będziemy mieli potwierdzenie, że my je mamy. Swojego też nie wysyłaj. Nic nie wysyłaj. Fine! Najlepiej zabierzcie. Macie trzy lokacje, bo tego nie prosiłeś o lokację, tak? Nie. Pierwszego też nie prosi. Nie, bo podejrzany ty. Pierwszego to się. Podejrzany jest i nie podejrzany. Dobra, to dzwonię jeszcze raz do pierwszej babki. Pierwszej? Co z tym dzwonieniem? Do Didi. Tylko... Poczekaj, bo ty dzwonisz, rozmawiasz, a inni tylko słuchacie, bo też może coś porobić, nie? No ja mu powiedziałem, że przerwał. No przerwałem. Czekaj. Słuchajcie, zabraliście coś stamtąd? Bo nie pomyślałem o tym wcześniej. Ja homing. Ja jakąś spluwę. Mamy jej przesłuchać. To co było przy niej. Yamaha Pulsar. Mam przesłać jej comlink. A, ten comlink to jest ten... No ta kartka. Nie, to jest dokument jej, SIN. A comlink to taki miała... Możesz na chwilę te rzeczy jej położyć tutaj? Kładę ten foliowy woreczek. Masz... Ale ty wzięłaś ten comlink. Tak, podałaś mi, tak? No. Zamykam foliowy woreczek.
Jak w tych czasach wygląda kwestia badań genetycznych? Przede wszystkim, jakiej rasy była tam ta kobieta, jakie jest dziecko? Czy mógł... Kobieta jest człowiekiem azjatką, a dziecko jest dziewczynką azjatką. Azjatką człowiekiem. Dobrze. Człowiekiem. Druga sprawa, czy jak wygląda tutaj badanie DNA? Dosyć szybko. Jest też od ręki i tak dalej? I to można gdzieś po prostu też załatwić jakichś nielegalnych? W budce z takiej aptecznej możesz to nawet załatwić. Tak? A. Słuchaj, Johnny... Dobra, ja pójdę. Sprawdźmy najpierw, czy to jest jej dziecko. No dobrze, tak, to jest dobry pomysł. Ale to badanie genetyczne nie jest nam potrzebnym przypadkiem próbka do porównania? Nie, ja to ogarnę. Biorę jej syn, patrzę na dziecko i... Wiecie co? No? Mamy prawie perfekcyjne dopasowanie. Bo ona była postrzegana. Pozwolisz, że jednak... Miała pomnika przy sobie gdzieś, tak? Że tak. Jednak... Jest na niej krew? Jednak... No to ja mam sprawdzimy apteczkę, tak. Nałożysz, coś, czym mogę rozpuścić tą zeskutą tak? Krew, nabrać na wacik. Ubieram jakby... Jeden do jeden, tylko dziecka to miała więcej włosów. To jest... To jest moja karta. Jezus, coś mi nie pasowało od początku. To jest moje dziecko? Wajper. Ustalam cię jako opiekunego, który będzie pilnował, żeby nic sobie nie zrobili. Biorę to dziecko. Proszę, tu masz, daj jedzenie, masz na kartę. Nie tak, jak położy dziecko. Są takie gotowe butelki, więc tylko wystarczy przycisnąć i od razu jest gotowe jedzenie. Masz dzieci nitro? Wygląda to tak, nie. Że... To jakby, masz. Żeby wystarczyło tylko DNA dziecka, to jej DNA musiałoby być w bazie i musielibyśmy mieć dostęp do jej... Ale on bierze z komlinku wziął krew jej. Bo ona była lekko we krwi był komlink. Po jej śmierci i tą krew zdjął przy pomocy apteczki i bierze w porównaniu dwóch próbek. Jak jest jeszcze sucha, mokra, to może. Przypominam, że jest rok 2070 i twoja wiedza na temat rzeczy tych niewiele się przyda. Poza tym jak jest sucha, to patrz na to, liżę palec. Nie no, ja mam tam różne czynniki, którymi tam, wiesz, rozpuszczam. Wyszedłeś na ulicę, przeszedłeś dwie przecznice do takiej budki aptecznej całodobowej. To chciałbym dzianki w nią wali, żeby... Nawet kawałek więcej przejść, w ten sposób, żeby się okazało, jak oni mają podgląd. To znaczy, jak wyławią z netu, jak mają hakerów czy coś, że takie został sprawdzona taka i taka osoba, żeby za blisko nas nie... Pocałuj. Dobra. Nawet podjadę metrem z trzy przystanki. Metro jest szybkie, a daleko... Dobrze. Pod budką... Stary, to nie... Weź, położysz nas... Nie, no to ból głowy potrzebuję. Nitrosan chcę kupić. Nitrosan? Jest taki dobry. No ból głowy nitrosan. Jak ja mu dam? Tutaj nie ma monet. Nie, no możesz mu kupić na przykład. No, no dobra, kupuję nitrosan. O, dzięki. Bardzo dobry. Poszedł. Dzięki, stary. Nie ma sprawy. Nie ma to jak wspierać lokalnych spółek. Ej, no przecież powiedział, że go głowa boli. Wrzuciłeś ten 30 jenów, sprawdzenie zgodności genetycznej. Chciałem sprawdzić, czy test matkostwa, tak? No, badanie w toku, nie? Ktoś stanął za tobą i czeka. Długo dojdziesz tam. Wyświetliło się 100% prawdopodobieństwo. Podana próbka A jest matką próbki B. Jakby to powiedział jeden z moich przyjaciół, 100 to chyba dużo. Hej! Zabieram, jest żeby nie zostały ślady i chodzę. Możesz zrobić sobie wydruk albo zrzucić sobie na komlinka to. Zrobię sobie wydruk. Okay. A potem sobie ewentualnie zyskałem je komlinkiem. Ja nie wiem, kto tam siedzi po drugiej stronie tej sieci. To siedzi w środku tego urządzenia. Wróciłeś po jakimś czasie, wy w międzyczasie macie, no bo nitro zniknął na jakiś czas. Wy siedzicie w hideoucie. I co tu robicie? Powiedział wam, że się nie dzwoni. Ale nie wiem, czy jest. Dziecko zasnęło po zjedzeniu, więc jest chwila spokoju. A, my z dzieckiem. Tak. Ej. Ogólnie Didi zaproponowała 44, a tam się po 50. Pamiętam, to świetnie. Po 50? Nie. Tak, po 50. Pamiętam, byłem przy tej rozmowie. Nie, czemu teraz mnie ci ufam, jak słuchaj, jak rozmawiasz. Macie wrażenie, że Juny nie pamięta, kto ile dał, więc... Najpierw, co się da. Najwięcej dała nam... Shiro, nie, czekaj.
Kiraku. Która to jest ta laska? Która to jest? Ten D to była pierwsza, Elfina. Nie. Kiraku, ta co powiedziała, że jest matka. No to to, Kiraku, bo ona nam da najwięcej plus. Przypominam, powiedziała, że w tym momencie nie ma hint. No tak, ale ona dała tyle samo, co ten Hyudnara Shima. A obydwoje byli Azjatami, więc... A tamto miał hajs. Tak. Ale on już podbił swoją kwotę do maksymalnej kwoty, a ona zaproponowała taką kwotę. Plus powiedziała, że rzeczywiście ta dziewczyna była matką i to powiedziała prawdę. No ale nie ma hajsu. Jeszcze nie wiesz. No nie, no powiedziała, że no 50 przecież... ma teraz. A, ty nie przesłałeś tam o tym? Ona powiedziała, że my byliśmy 60, ona może... Boję się, wróga już tę wiadomość. Może zaproponować 50. A. Znaczy 10 będą później. Czy da? Ale jeżeli daje tyle samo, to prędzej bym dała jej niż randomowemu chłopowi. Dokładnie, ona nie jest randomową laską. Plus ma fajne dziary, więc przede wszystkim emocjonalnie jest związana ze sprawą, co znaczy, że będzie jej bardziej zależała niż na kresie. No. Okej. Okay. Dobrze. To w takim razie ja piszę SMS-a do pozostałych osób, że bardzo mi przykro. Ale państwa oferty nie były najwyższe, a my jesteśmy skromnymi runnerami, którzy chcą przestać być skromni. Więc przyjęliśmy po prostu najwyższą ofertę. Ale życzę wszystkiego dobrego, jak coś to proszę się odzywać, zawsze pomożemy. Do widzenia. Ogólnie ostatni... Send! Ostatni typ, to no. W ogóle... Ten wszedł nitro. Ostatni typ to po prostu on myśli, że na wdzięczności pojedziemy autem. Czy tak, dokładnie. Zapłacimy za mieszkanie. Chce gdzieś odpalić na jakimś kolinku, tak dalej, zdjęcie z tych rozmów. Znaczy, on nam brokastował, nie? Tak. Ta kobieta, która nam mówiła, że to jest dziecko Hiroku. Tej kobiety? Nie, tak. Hiroku, no. Zabitej. To też była Azjatka, nie? Tak. A ona mówiła, że z kim dla niej? Przyjaciółką. Przyjaciółką. Więc, Nitro, jak ciebie nie było, to powiedzieliśmy... To jest jego matka? To jest córka. Jej matka. To jest córka matki. Tego dziecka. No dobrze. Tak, to się zdarza. Nie jesteś ojcem. Wszystko zaczyna układać się w logiczną całość. Zielone. I ona też zaproponowała całkiem przyzwoitą kwotę, dlatego co ty na to, żebyśmy oddali to dziecko tej z tatuażami? Tak, to będzie najlepiej. No świetnie, udało nam się dogadać. Gdzie jesteśmy w ogóle teraz w mieście? Jesteście w kryjówce w Takomie. Kryjówce, którą wskazał wam wasz fixer. Problem jest taki, że tym ojcem jest, zdaje się, to Leitman, tak? Nie, to było odnośnie tej pani, z którą rozmawialiście. To jest LT. Musisz mówić głośniej. Lieutenant. No. Ale to nie ojciec, to ona. Ta, która z wami rozmawiała, to nie był ojciec. Ojciec, nie wiecie, kim jest ojciec. A nie wiemy, kim jest, ta przyjaciółka jest, ty, tak? Wiemy, kto nie jest. No. Ta przyjaciółka jest. Wiecie, kto nie jest. Dobra, czy wysłała tobie adres? Tak. Tak? Sprawdzam szybko, czy dostałem te SMS-ki. Dostałem. Mam. Wysyłam wam wszystkie te adresy. Jakbyście tam chcieli i tak pojechać, nie wiem po co. Chcę tylko jeden. Ale nie wiem, który to był, bo nie podpisałem. Nie, sobie. No nie, po prostu mam trzy adresy, zapomniałem, który jest. Ale ktoś tam mówił ojcu coś, że jej szukał. Że jest, tak. No przecież... Że jest potężną osobą, ale nadal nie przyjrzeliście jej komlinka. Ktoś ją sugerował, w pikę czytam. Jak ty przeżyłeś do tego momentu? Stoi. Ma to sens, rzeczywiście. Zacząłeś przeglądać jej komlink i ma... są dwie wiadomości i nagranie. Pierwsza wiadomość to jest wiadomość do waszego fixera. Tego, który wam dał swoją robotę. Druga wiadomość jest do kogoś, kto się nazywa Yoriko, a Yoriko. Nagranie jest napisane do Yui. Do Yui? To do dziecka. To włączam. To do Yui, tak? A, bo każdą mogę, tak? Każdą z trzech. No to po kolei wiadomości, do Yui na koniec. To ja biorę telefon i tak tej dziewczynce pokażę. Normalne jedno. Będzie mama, nie jak wcześniej gadałeś. Broadcastujesz, tak? To wrzucę dla wszystkich. Hej, potrzebuję twojej pomocy. Muszę przetransportować coś niezwykle ważnego z miejsca na miejsce i jestem w sytuacji, która wymaga dyskrecji i szybkości działania.
Szukam doświadczonej drużyny Shadowrunnerów, którzy są w stanie podjąć się tego zadania natychmiastowo. Gotowa jestem zapłacić 120 tysięcy nujenów od ręki po pomyślnej realizacji zadania. Kluczowe są dla mnie profesjonalizm, dyskrecja i skuteczność. Drużyna musi być w stanie szybko zareagować i poradzić sobie z potencjalnymi komplikacjami. Czekam w hotelu Amuse. Dokładne miejsce dostarczania przesyłki oraz wszystkie szczegóły przekażę runnerom osobiście. Czas ma dla mnie kluczowe znaczenie. Zorganizuj odpowiednią ekipę jak najszybciej. Liczę na twoją skuteczność. Czy przekażę osobiście? Tak. To nie wiem. Telo Anu, 120 tysięcy to więcej niż 50. Drugą? Do Yoriko. Yoriko-chan. Ile lat minęło, odkąd opuściłam hotel Pasha? Rozstałyśmy się w dobrych relacjach, a wspomnienia tamtych dni są nadal dla mnie drogie. Piszę do ciebie, ponieważ znalazłam się w sytuacji, której nigdy bym nie przewidziała. Miałyśmy nadzieję i marzenia o lepszym życiu, ale niestety dla mnie te marzenia nie stały się rzeczywistością. Teraz jestem sama, tylko z moim dzieckiem, Yui. I jesteśmy w sytuacji, która zagraża naszemu bezpieczeństwu. Zwracam się z prośbą o pomoc. Twoja siła i wpływy zawsze były dla mnie inspiracją. I mam cichą nadzieję, że mogę liczyć na twoje wsparcie w tych trudnych chwilach. Potrzebuję schronienia i bezpieczeństwa. A ty jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić. Rozumiem, jeśli nie możesz mi pomóc. Ale pomyślałam, że muszę spróbować. Mając na uwadze naszą przeszłość, i to, jak wiele razy przeszłyśmy. Każdy gest wsparcia będzie dla mnie i Yui nieoceniony. Z niecierpliwością czekam na twoją odpowiedź, Satomi. To jak było do tej Japonki, do tej wytatuowanej Japonki. Wy mieliście telefon podany jako Hiraku Kubo, no. Tak? Ale ty, Nitro, w momencie, kiedy usłyszałeś Yoriko i zobaczyłeś Yoriko i usłyszałeś w trakcie tekstu Hotel Pasha, to ci kliknęło w głowie, że Hotel Pasha to jest znane miejsce prowadzone przez Yakuzę, a Yoriko Asakura jest, tak jak ci napisałem, teraz zaczęłeś. Tak, i to jest ta właśnie... Tak, tylko podała wam inne imię, nazwisko. Ona tak? Z nią rozmawiała. Tak, więc... jej wysłała wiadomość, tak? No dobra, została jeszcze jedna wiadomość do... Yui. Do Yui. Yui-chan. Aitakata. Jeśli tego słuchasz, córeczko, to znaczy, że ja już nie żyję. To dla mnie najtrudniejsza wiadomość, jaką kiedykolwiek musiałam zostawić. Chciałam, abyś wiedziała, dlaczego musiałam odejść i dlaczego teraz nie ma mnie przy tobie. Twoim ojcem jest Nobuo Kuramoto. Kiedyś myślałam, że jest dobrym człowiekiem, ale się zmienił. Zmienił moje życie. Piekło. Zaczęłam się bać każdego dnia, każdej nocy. Bałam się nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za ciebie. Bałam się, że w tym równaniu jestem zbędna i że Nobuo zrobi wszystko, aby mnie usunąć z twojego życia. Nie mogłam na to pozwolić. Uciekłam, aby cię chronić, choć to oznaczało pozostawienie cię. Chciałam dla ciebie lepszego życia, życia bez strachu i bólu. Chciałam być przy tobie, widzieć, jak dorastasz i jak stajesz się silną i cudowną osobą. Jest tyle rzeczy, które chciałam ci powiedzieć. Tyle chwil, które chciałam z tobą spędzić, ale nie było na to czasu. Córeczko, życzę ci, abyś miała wspaniałe życie. Życzę ci miłości, szczęścia i spełnienia marzeń. Zawsze będę cię kochać, nawet jeśli nie ma mnie obok ciebie. Przepraszam. Że nie mogę być z tobą. Bądź silna, moja droga Yui. I tam pan nazwisko, ten człowiek? Noburo Yokumoto? Tak. Uramoto? Noburo Yokumoto. Może jest dwóch ojców? No, to jest? Nobuo Kuramoto. A! Nobuo Kuramoto. Ktoś ma... Ktoś ma... Generalnie macie... jeżeli nie macie jakiejś wiedzy, a chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to zawsze możecie skorzystać z waszych kontaktów, nie? I można sprawdzić też w necie. Czy nie? Można. Jeszcze jak? Czy ktoś ma ten... No jakąkolwiek wiedzę? Wyszukiwarka internetowa. No, mam mówić, jakie mam wiedzę, którą mogę pomożyć? No tak. Famous Runners. To raczej, Evo Corporation.
Organized crime, gangs. Nie wiem, gang strong life. To nie, to żadne z tych. Oczywiście możecie zrobić też search w Matrixie. No dobra, to najpierw Matrix. Ja tam nie wchodzę. Ja szukam. No to ja się tu drzemnę w tym czasie. Popilnuję dziecko i kładę się obok. Zapomniałem jak piosenka Snoop Dogga. Jaką tą umiejętność widzisz ten? Mam 4 jedynki na siadnie. Jest tego. Ale może. A, 4 jedynki. No. O kurde. No było. Kurumoto jest CEO Evo Corporation. O Boże. Jest w tej kryjówce jakieś żarełko? Jest. Takie długoterminowe. Widać, że przeszło tutaj przez tą kryjówkę dużo osób i jakby czystość nie jest jakieś na najwyższym poziomie, ale jakieś takie żarcie pojedyncze jest. To biorę taką suchą rację. Mówię. Ja mi. Aż ważnego. Znaczy w sumie ja też chcę więcej. Night. Yeah. Znaczy generalnie wszyscy rzućcie sobie dzieckiem. Intuition plus Perception, a Night to jest test na zaskoczenie, więc masz dodatkowe jeszcze. O, czyli ty już się sprzedajesz. Już? W takim razie ustałem się przy drzwiach bez żadnego powodu. Ale to jest tak od razu po tym, tak? Nie, że tam godzina minęła i coś tam. Nie. Siedem. Siedem? Mam dwa. Ile ty kości mi wrzucasz? 10. 7 z nich to są sukcesy. O kurde, to jest 7. Musi być równowaga w rzutach, tak? Kojarzam same jedynki. Mam dwa. Zero. Nie masz, tak, Edge możecie resetować do podstawowego, że tak powiem. O! Czyli masz bocza. Skrętny. Tony, Johnny. Bocz, tak? Bocz? Jedynki i bez sukcesu. Tak. Ja mam dwa. Dwa. Ja też mam. Kamera pokazuje jakby z zewnątrz waszego hideoutu. Kilku drabów w tym, w autach. Tak? W tym taki jakby ukrywany głos, jakby ktoś mówił taki szemrzący. Nie dogadaliśmy się, wchodzicie. Okej, okay, podbiegają takie postacie na zewnątrz waszego hideoutu. Poczekaj, bo to jest już na ten. Usłyszałaś tak jakby kątem ucha takie tik, tik, jakby coś przyczepiło się do waszych drzwi i zapikało. Wiesz, że zaraz będzie wielkie, wielkie łuk. Odbiorę! I nagle tak... potężny wybuch, zatrzęsło całą waszą kryjówką, poszedł kurz, drzwi po prostu tak jakby otworzyły się z hukiem i już się takie go, go, go! I wpadają do środka uzbrojone draby. Wy jesteście zaskoczeni, więc w tej rundzie nie będziecie mogli wykonać akcji, oni działają. Ty jesteś krytycznie zaskoczony, więc nie będziesz mógł nawet rzucić na obronę, jeżeli będą cię atakować. Ja z tą zupką. Ty możesz działać normalnie, więc będziesz przed nimi nawet. Co się dzieje? Ocknąłeś się, podnosisz głowę i widzisz jak wszędzie ciała, dym, ogień, gryzący i taki dron wylatuje, lekko złożył skrzydła, żeby się zmieścić, taki antygrawitacyjny dron, wleciał do pomieszczenia i...